chłodno? Nie. No trochę chłodno, panie premierze. Troszkę chłodno i no i deszczowo ma być. Chyba nie sprzyja naszej odporności taka zmiana pogody. Niestety. A, poradzimy sobie. Pewnie, co mam sobie nie poradzić. Jarosław Gowin, były wicepremier, lider Porozumienia, jest pierwszym gościem Onet Rano. Panie premierze, chciałabym, sporo tematów nam się nazbierało do rozmowy, ale może zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie. Grzegorz Braun z Konfederacji mówi do ministra zdrowia: będziesz pan wisiał. Czy jakikolwiek stosunek do działań ministra, czy cokolwiek usprawiedliwia takie słowa? Nie, nic nie usprawiedliwia i pan poseł Braun słusznie został ukarany najsurowiej, jak jest to możliwe w regulaminie Sejmu. Natomiast uważam, że na tym nie powinno się skończyć. To jest groźba karalna. A patrząc na fanatyzm wielu przedstawicieli środowisk antyszczepionkowych, uważam, że to nie jest groźba taka całkowicie wyssana z palca. Dlatego w mojej ocenie tą sprawą powinna się zainteresować prokuratura. No, marszałek Witek skierowała wniosek do prokuratury, ale zdaje się, że minister Niedzielski powinien to sam zrobić. Nie chcę rozstrzygać tutaj zawiłości prawnych. Być może tego typu postępowanie prokuratorskie powinno być wszczęte z urzędu. Tak czy owak, wypowiedź pana posła Brauna to jest zupełnie nowe zjawisko, negatywne zjawisko, jeżeli chodzi o polski parlamentaryzm ostatnich 30 lat. Tak do końca nowe nie, bo przecież słyszeliśmy już z mównicy sejmowej różne słowa. Jarosław Kaczyński mówił o zdradzieckich mordach, o mordercach, o kanaliach. Czy myśli pan, że może Grzegorz Braun, sądząc, że skoro Jarosławowi Kaczyńskiemu nic się wtedy nie stało, no to on może sobie pozwolić na to, co powiedział? Nie usprawiedliwiam tych słów, które pani redaktor przytoczyła. Mam na myśli słowa Jarosława Kaczyńskiego. Padały też zapewne inne, porównywalnie ostre słowa, ale jednak uważam, że to, co powiedział Grzegorz Braun, jest jakąś nową, niestety dużo, dużo gorszą jakością. Tutaj doszło do czegoś w rodzaju podżegania do przestępstwa. Dlatego żadnego pobłażania w tej sprawie być nie może. No ale może wtedy Jarosław Kaczyński też powinien być przykładnie ukarany. To się nie stało, więc może to pomaga myśleć o bezkarności. O ile sobie przypominam, to się stało w kategoriach regulaminu sejmowego, czyli został ukarany przez komisję etyki poselskiej i w mojej ocenie to była adekwatna reakcja. Natomiast w przypadku Grzegorza Brauna tego typu reakcja jest zdecydowanie niewystarczające. No dodajmy, że Grzegorz Braun został ukarany odcięciem diet na pół roku i obniżeniem o połowę wyposażenia. Ale nie o pieniądze tutaj chodzi w tym przypadku. W mojej ocenie doszło do naruszenia prawa i żadne warunki immunitetu poselskiego, tego, że słowa zostały wypowiedziane z mównicy sejmowej, nie mogą być elementem sprzyjającym pobłażaniu. No ale Konfederacja nic nie robi sobie z Grzegorzem Braunem. Nie zamierza go ukarać. Jeszcze na dodatek Janusz Korwin-Mikke powiela jego słowa i go broni. Nawet dalej jeszcze idzie. Sądzę, że w tej sprawie chodziło o to, żeby było głośno. Źle czy dobrze, byle z nazwiska. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Ci ludzie, ta część społeczeństwa, ta część parlamentarzystów, którzy mają wyczucie dla elementarnych norm etycznych i mają wyczucie dla porządku prawa, powinni w ocenie słów pana posła Brauna zachować jednoznaczność. No tak, zresztą reakcje były też jednoznaczne. Bardzo ostro potępiające. Ponad podziałami rząd, opozycja. Mam nadzieję, że w tej sprawie. Ale myśli pan, że takie słowa, które padają w miejscu debaty publicznej, w miejscu eksponowanym, jakim jest mównica sejmowa, dają jakieś paliwo antyszczepionkowcom? Czy dają paliwo antyszczepionkowcom, tego nie wiem. Natomiast na pewno dają paliwo hejtowi.
sam jestem obiektem dosyć zmasowanego hejtu, przede wszystkim w internecie. Trzeba się umieć od tego odciąć, ale w przypadku środowisk antyszczepionkowych mieliśmy do czynienia już nie tylko ze słowami, ale także z czynami. Przypomnę, że pan minister Niedzielski już kiedyś padł ofiarą jakiejś formy przemocy fizycznej. No, punkt szczepień również. I medycy też słyszą niestety. I medycy oczywiście tak, również oni też. Żeby nie wspomnieć doktora Karoldy, który ma ochronę policyjną z tego tytułu. Panie premierze, czy premier Morawiecki popełnia błąd, że nie wychodzi do medyków, którzy protestują przed jego siedzibą? Zawsze trzeba rozmawiać. Rzeczywiście rozmowy ze strony premiera powinny być poprzedzone negocjacjami ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale w sytuacji, w której protestujący już odmawiają dalszych kontaktów z ministrem, wiceministrami z resortu zdrowia, pora na prezesa Rady Ministrów. Czyli powinien wyjść do nich, do Białego Miasteczka, obok którego niebawem będziemy też przejeżdżać, czy powinien zaprosić ich na rozmowę? Są odpowiednie miejsca, jest przestrzeń do takiego dialogu społecznego. Po to to miejsce konkretne zostało wiele lat temu przygotowane, żeby tam właśnie odbywały się tego typu negocjacje. No tak, ale w tym miejscu przychodzi Solidarność, na przykład służby zdrowia, która niekoniecznie jest zaangażowana w protest przed kancelarią. Jestem zwolennikiem tego, żeby premier Morawiecki rozmawiał, natomiast jest też coś takiego jak autorytet państwa, autorytet urzędu. Te rozmowy powinny się odbywać albo pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego, albo w kancelarii premiera. A myśli pan, że w ogóle nie ma szans na spełnienie postulatów, nie ma pieniędzy, chociaż oczywiście nie tylko o pieniądze tam chodzi, bo chodzi medykom o poprawę warunków pracy, nie ma szans na spełnienie tych postulatów? Ministerstwo Zdrowia szacuje, że koszt spełnienia tych postulatów to byłoby około 100 miliardów. Mhm. No, takich pieniędzy na pewno nie ma, ale są też inne szacunki podawane nie tylko przez protestujących, tam mowa jest o 20-30, maksimum 40 miliardach. Nie mam danych, żeby ocenić, który z tych szacunków jest bliższy prawdzie. Natomiast wiem dwie rzeczy. Po pierwsze, że równolegle do realizacji postulatów płacowych, zwłaszcza tych grup, które są najsłabiej opłacane, mam na myśli na przykład ratowników medycznych, trzeba równocześnie reformować służbę zdrowia, tak żeby ona nie była studnią bez dna. I druga rzecz. Rząd znajduje wiele pieniędzy na socjal. Te rozwiązania podatkowe, o których dzisiaj będziemy rozmawiać w Sejmie, rozwiązania Polskiego Ładu, to jest wielkie socjalistyczne oszustwo. To jest wielki atak w polską klasę średnią. Pracownicy socjalni zarabiają mniej niż uposażeni, znaczy niż ci, którzy dostają tę pomoc. Podopieczni. I niestety pod tym względem podatkowy wymiar Polskiego Ładu pogłębia problem, dlatego że jeszcze bardziej opodatkowuje pracę. Mówiąc krótko, w Polsce coraz mniej opłaca się pracować, a coraz bardziej opłaca się żyć na koszt państwa, czyli ogółu obywateli. Z tym trzeba jak najszybciej skończyć. Pan też mówi, że przez Polski Ład, jeśli on wejdzie w takiej formie, przeciwko której pan z kolei protestował, opuszczając rząd, że stracą właśnie zawody medyczne, bo wielu z nich przecież jest na jednoosobowej działalności. Wiele pielęgniarek, wielu ratowników medycznych rzeczywiście to są mikroprzedsiębiorcy. Pewnie często nie z własnej woli, pewnie często zostali wypchnięci na samozatrudnienie, ale oczywiście, że jest tak, jak pani redaktor powiedziała. Oni dołączą do grupy tych, którzy na Polskim Ładzie stracą w sposób bezpośredni, bo pośrednio stracimy wszyscy, stracimy poprzez drożyznę. Już dzisiaj mamy bardzo wysoki poziom inflacji, nic nie zapowiada, żeby ta inflacja miała zwalniać. Natomiast w sytuacji, w której przedsiębiorcy będą musieli od 1 stycznia zacząć płacić podatki o kilkadziesiąt procent wyższe, no to albo będą zwalniać pracowników, albo będą zamykać firmy, albo w najlepszym razie dużą część tych dodatkowych kosztów przerzucą na klientów, czyli będą rosnąć ceny towarów i usług. No ale klasa średnia ma zyskać, jak mówi premier.
pan premier w tej sprawie niestety przestał być dla mnie wiarygodny. Mówię to ze smutkiem, tym bardziej, że umawialiśmy się, kiedy jeszcze byłem w rządzie, że przygotujemy wspólnie to, co media nazwały ulgą dla klasy średniej. I rzeczywiście z inicjatywy Porozumienia taka ulga została przygotowana, ale tylko w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, a to często nie są żadni bogacze, to często są właśnie te pielęgniarki, ci ratownicy medyczni, drobni sklepikarze, fryzjerzy, to oni wszyscy będą musieli, czy prawie wszyscy będą musieli płacić zdecydowanie wyższe podatki. To myśli pan, że ten Polski Ład przejdzie w takiej formie, w jakiej chciałby tego i premier, i Morawiecki, i wicepremier Kaczyński, bo wygląda na to, że wreszcie Paweł Kukiz, który ostatnio mocno wspiera rządzących, dostaje to, czego chce, bo tworzy się komisja w sprawie JOW-ów. Pan też dostał zaproszenie, ale nie przyjął. Tak. Zostaliśmy zaproszeni. Wczoraj w Porozumieniu oddelegowało do tego zespołu pana posła Michała Wypija. Obawiam się, że większość dla przeforsowania tych socjalistycznych, złych rozwiązań podatkowych w Sejmie będzie. Senat zapewne te rozwiązania skoryguje. No i zobaczymy, co z nimi się stanie po powrocie do Sejmu. Ale generalnie rzecz biorąc, niestety uważam, że jest duże ryzyko, że te fatalne dla polskiej gospodarki, polskich rodzin, polskich firm rozwiązania wejdą od 1 stycznia w życie. Celowo użyłem z takim naciskiem tego przymiotnika polskie, bo rozwiązania proponowane przez Mateusza Morawieckiego uderzają przede wszystkim w mikro, małe, rodzinne firmy, czyli w polski kapitał. W zdecydowanie mniejszym stopniu one obejmują duże korporacje, duże spółki, a zagraniczny kapitał prawie zawsze ma formę właśnie spółek. A pieniądze na plan odbudowy wstrzymywane przez Komisję Europejską powinny do nas trafić bez względu na sprawę praworządności? Zdecydowanie powinny. Tutaj zgadzam się z Donaldem Tuskiem. Uważam, że polscy przedsiębiorcy, samorządowcy, polskie rodziny nie mogą być karane za działania rządzących. I uważam też, że Komisja Europejska wykracza tutaj poza literę przepisów. Natomiast PiS wielokrotnie podkreślał, że powinien istnieć prymat polityki nad literalnie pojętym prawem. No to niestety Komisja Europejska dostosowuje się w sprawie polskiego czy Krajowego Planu Odbudowy do standardów, które zastosował w odniesieniu do instytucji unijnych sam Jarosław Kaczyński. A myśli pan, że Donald Tusk, tak jak zapowiada, że będzie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z parlamentarzystami europejskimi itd., będzie rozmawiał z Brukselą, że on załatwi te pieniądze dla Polski? To jest w ogóle możliwe bez ustępstw ze strony rządu? Nie, bez ustępstw to nie jest możliwe, ale uważam, że PiS wywiesi białą flagę w sprawie Izby Dyscyplinarnej. To jest rzecz przesądzona. To w jaki sposób to zrobi? Jak to formalnie będzie wyglądać, co się stanie z Izbą Dyscyplinarną? Z całą pewnością zostanie zmieniona ustawa. Zapewne w taki sposób, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, jej funkcje zostaną przejęte przez inne izby Sądu Najwyższego, bądź przez sędziów wyłanianych na przykład drogą losowania spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Pytanie, czy to będą regulacje, rozwiązania uczciwe, czy znowu tam będzie jakiś kluczek, do którego Trybunał Sprawiedliwości albo Komisja Europejska mogłyby zgłaszać zastrzeżenia. Dzisiaj za wcześnie jest o tym przesądzać. Ja mogę powiedzieć tyle. Te pieniądze są Polsce jak najszybciej potrzebne. I ja nie wierzę w polexit. Uważam, że polskie społeczeństwo jest zbyt dojrzałe. Pana zdaniem? Ani nie ma takiego planu, ani nie ma takich możliwości. Polacy zmietliby każdy rząd, który by chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Natomiast ale nie zmienia wiara to faktu. W to, że takiego planu nie ma, jednak się trochę zachwiała.
wyglądała poprzez wypowiedzi Suskiego, Terleckiego, Ziobry, tak, o drastycznych rozwiązaniach, o okupacji brukselskiej, o wojnie hybrydowej. Po co ten zamęt? Wierzy pan, że to jakiś kompletny przypadek, że kumulacja takich wypowiedzi akurat w jednym czasie nastąpiła? To jest przemoc i te emocje są na pewno bardzo antyunijne, ale nie dojdzie do polexitu, natomiast doszło do czegoś, co nazwałbym pisexitem, czyli mentalnym rozstaniem się liderów kierownictwa PiS-u z Unią Europejską i skutki tego już są odczuwalne dla Polski. Po pierwsze, nie mam środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po drugie, zagrożone są środki dla tych regionów, gdzie przyjęto uchwały anty-LGBT. Nawiasem mówiąc, tutaj wygląda na to, że PiS też w tej sprawie też wywiesi białą flagę. Nie wiadomo, kiedy zaczną płynąć do Polski środki z nowego budżetu unijnego. Mówiąc krótko, już dzisiaj ponosimy złe skutki tego antyunijnego nastawienia liderów PiS-u i ośrodka rządowego. I wspomniała pani o Donaldzie Tusku, czy on może coś załatwić. No to nie jest tak, że w Unii Europejskiej liczą się tylko sztywne przepisy, takie chłodne regulacje. Dużo zależy od osobistych kontaktów. Dzisiaj niestety nikt z przedstawicieli rządu nie jest w stanie tymi osobistymi kontaktami niczego w Brukseli wskórać dla Polski. No, być może Donald Tusk wskóra po znajomości. Tego nie wykluczam, chociaż oczywiście rozstrzygające będą te rozwiązania prawne. Punktów nabije w takim razie. Jakby to się mu udało. No, nieskromnie powiem, że ja też jestem w kontakcie z komisarzami unijnymi, dlatego że... To może pan załatwi. Być może nie, to nie jest tak, że ani że Donald Tusk jest w stanie to załatwić, ani że Jarosław Gowin jest w stanie to załatwić. My możemy stwarzać przychylniejszy klimat i argumentować, że polskie społeczeństwo nie powinno być karane za takie bądź inne działania obozu rządowego. Za władzę, którą sobie samo wybrało. A kim jest dzisiaj dla obozu rządzącego Marian Banaś? Bo takie ostentacyjne wychodzenie z Sejmu w czasie, kiedy szef NIK-u mówi o raporcie dotyczącym wyborów kopertowych, miażdżącym dla rządzących, mówi o tym, że prokuratura odmawia wszczęcia postępowań na wniosek Najwyższej Izby Kontroli. To o co chodzi? Marian Banaś jest cielniem uwierającym bardzo PiS-owi. Jego raport dotyczący wyborów kopertowych potwierdza słuszność tego, co zrobiłem wraz z grupą odważnych polityków Porozumienia 1,5 roku temu. Zablokowaliśmy te wybory kopertowe. Od strony politycznej nie ulega wątpliwości, że one były fundamentalnym błędem, bardzo szkodliwym dla Polski. Natomiast pozostaje druga otwarta kwestia, to jest kwestia analizy prawnej. No i tutaj po raporcie Mariana Banasia na pewno trzeba brać pod uwagę to, że doszło nie tylko do naruszenia standardów politycznych, ale także naruszenia standardów prawnych. A jeśli miałoby dojść do przedterminowych wyborów, jeśli miałyby się odbyć na wiosnę, to co będzie tym zapalnikiem dla PiS-u pana zdaniem? Banaś, Polski Ład, konflikty z Unią, czwarta fala pandemii, Lex TVN, maile Dworczyka, bo strasznie dużo się tego dozbierało. Trudności budżetowe nie w roku 2022, tylko 2023, dlatego że Komisja Europejska już zapowiedziała, że nie pozwoli państwom członkowskim na dalsze rozluźnianie reguły wydatkowej, a to będzie oznaczało, że w 2023 roku ten nadmiernie socjalnie rozbuchany budżet przygotowany przez PiS będzie musiał być w dotkliwy społecznie sposób obcięty. I nie wykluczam, że Jarosław Kaczyński, uciekając przed tymi cięciami, zdecyduje się na przedterminowe wybory wiosną przyszłego roku. Andrzej Duda zawetuje Lex TVN? Wierzę, że zawetuje. Wcześniej podejmiemy próbę zablokowania Lex TVN-u, czyli podtrzymania weta senackiego. Jeżeli to się nie uda, moim zdaniem wypowiedzi pana prezydenta Dudy zaszły za daleko, żeby bez utraty wiarygodności mógł nie zawetować. No ale Jarosław Kaczyński powiedział, że nie jest to człowiek, którego nie da się przekonać. Jarosław Kaczyński od
półtora roku nie ma żadnego kontaktu z panem prezydentem Dudą. Jeżeli są jakieś kontakty, to one są zapośredniczone przez premiera Morawieckiego, przez kogokolwiek innego, ale w mojej ocenie pan prezydent Duda zbyt dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jakie byłyby międzynarodowe reperkusje, fatalne reperkusje dla Polski wejścia w życie takiego rozwiązania. Po pierwsze konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, po drugie pogorszenie klimatu inwestycyjnego, po trzecie wizerunkowe wrażenie, że Polska spada do rangi państw, w których zasada wolności mediów, pluralizmu mediów nie jest w żaden sposób przestrzegana. I jeszcze krótko na koniec, jak długo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie się kompromitować? No wczoraj znowu nie było głosowania nad koncesją dla TVN24, która wygasa za półtora tygodnia, na którą półtora roku stacja czeka. Niestety jestem tutaj pesymistą. Uważam, że Krajowa Rada wobec tym kształcie nie jest w stanie zająć jakiegokolwiek stanowiska. Rzeczywiście Krajowa Rada się kompromituje. TVN24 już dawno powinien mieć koncesję. Najgorsze jest to, że kompromitujemy się jako kraj. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, były wicepremier. Dużo zdrowia. Wzajemnie. Życzę wszystkiego dobrego.